Kadis Morawiński, poznański. Jestem tutaj służbowo, ale grzechem byłoby nie skorzystać i nie przejechać się Diawelem V4. I właśnie to robię. Mniej istotne, włączymy kamerkę, żeby się dźwięk silnika nagrywał. Dobra, kluczyk mam w kieszeni. Tutaj się pewnie uruchamia. Dobra, przebiegu ma 600 km. Co ja mam tu ustawione? Nie wiem, kuźwa, 24 stopnie. Dobra. Zobaczymy, jak to się w ogóle tym kręci. Okej. Diawel V4. No nie będę tu pisał, jakie on ma dane techniczne. Znaczy mówił, bo nie pamiętam. Po prostu napiszę na... Napiszę tutaj, tam wrzucę opis do filmu. Natomiast wiadomo, że to są takie moje wrażenia, więc to chyba ci, co oglądają moje testy, to wiedzą, że ja to raczej tak po swojemu traktuję te przejażdżki. Czyli jak ja czuję ten motocykl. I teraz generalnie wrażenie jest takie, że... Wrażenie jest takie, że jak się na niego wsiądzie, to absolutnie... To jest malutki motocykl. Ja przy 1,70 m to się na nim czuję, jakbym jechał na tridencie. Naprawdę. Jest bardzo nisko. I bardzo, bardzo łatwo w prowadzeniu. Bo nie wiem, jakie mam tu ciśnienie, nie wiem, jak... Na pewno jest ok, no bo tutaj świeżo co z serwisu z tego wyjechał z salonu. Więc nie sądzę, żeby tutaj coś było nie teges. Mam trzeci bieg. Jakoś super nie szarpie. Nie wiem o tej mapie nic. Ale dobrze, że jest oparcie tutaj na siedzeniu z tyłu, na tym tylnym siedzonku, bo przy tym przyspieszeniu to, mimo że kanapa jest bardzo szorstka i dupkę trzyma fajnie, więc się nie przesuwam, ale myślę, że jakbym tutaj ustawienia pozmieniał, to pewnie bym się cieszył, że mam oparcie. Dobra, przejedziemy tu. No, przyspiesza, zacznie. Ja tutaj go nie będę za bardzo kręcił też, bo wiecie, no 600 km ma przejechane, ja to szanuję cudzą własność, no ale 600, jak już wymieniony olej, to też z drugiej strony wszystko, co należy, o, to jakiś syf, wszystko, co mogłoby się wydarzyć, to związane jest z tym, że jak jest nie taki świeży motocykl jeszcze na tym oryginalnym oleju, to nie jest zbyt przyjemna sprawa. Ale wrażenie jest... No, absolutnie, ale to przysięgam. Wrażenie na tym motocyklu jest takie, jakby się jechało najprościej, najłatwiej prowadzącym się malutkim motocyklem, bez żadnego problemu, skręcającym, przyspieszającym, hamującym. Mimo tej olbrzymiej mocy, którą on ma, jest kurde tak łatwy w prowadzeniu, że dajcie spokój. I zobaczcie, jak sobie można tutaj trochę żwirku, więc nie chciałbym się wypierdolić, ale zobaczcie, jaki on jest skrętny. Naprawdę. Poezja. Dobra, setting z menu zgasło, czyli podczas jazdy nie można to zmieniać. Spalanie, trip, time. Dobra, żeby przejść wyżej, to może tutaj. Nie, to jest od tempomatu. To się tutaj jeszcze jakoś idzie w bok. Idzie, ale... Dobra. Tu jest wyłączanie, tu jest sygnał dźwiękowy. Cholera. Rysiu, ratuj!
Settings, music. Coś trzeba pewnie przytrzymać. O! Music, phone, settings menu, reading mode, touring. Ha! Sport! High, medium, back. 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 Serwis, nie? Wyjście. No! Benz! Dobra, przejedźmy się pod... na drugi zjazd. Dobra. No to nie są naturalne warunki dla tego motocykla. Czyli proste. Ja też tutaj nie chcę za bardzo przesadzać, bo kurde, nowe opony, więc wiecie, nie? Motocykl za 100 koła. To raczej nie chciałbym się tutaj zbierać z asfaltu. Odcie florek! Odcie florek! Ciekawe, kiedy kamerę zgubię. Podnosi kask wiatr tutaj mi. Czyli to coś, tak wiatr działa, że tu mi trochę pod szyję podwiewa. I troszeczkę mi kask podnosi. Mogę go wziąć na dłużej oczywiście, ale szczerze mówiąc, no nie mam kurde czasu tyle, żeby jeździć, a to jest też taki moment, że mogę powiedzieć o imprezie dla klientów Ducati, dla posiadaczy Ducati, która jest planowana na 4 maja, czyli w majówkę, to dość nieszczęśliwie, ale no po prostu tak jest. Akurat w Polsce to jest święto, a za granicą, znaczy długi weekend, a za granicą to jest normalny dzień pracujący. I 4 maja pod salonem Ducati o godzinie 10 jest zbiórka. O 11 wyjazd, od 10 do 11 to taki zapoznawczy okres, gdzie tam kawka, pączek i te rzeczy. I o 11 wyjazd, gdzie będę miał przyjemność razem z Martyną i Marcinem pilotować grupę na takiej krótkiej trasce około 100-150 km. O 13 powrót, myślę, że bliżej 100. O 13 powrót, tam obok jest Barabu, więc tam jakiś obiad będzie można wciągnąć. I to jest taki dzień, zaraz tutaj wyświetlę na filmie, jak to jest oficjalna nazwa, jaka to jest oficjalna nazwa tego dnia. I będzie też możliwość, ale to tutaj oczywiście te możliwości są bardzo ograniczone ze względu na ilość testówek, a też no ja biorę testówkę, Martyna bierze testówkę i pewnie Marcin weźmie testówkę, więc już za dużo tych testówek nie zostanie, ale będzie można skorzystać też i po prostu dla osób, które nie mają Ducati, będą mogły... Dobra, poczekam chwilę. Zobaczę, czy kamera na pewno jeszcze wisi. Wisi. Te osoby będą mogły po prostu skorzystać z testówek i jakby przejechać się też jako, powiedzmy, użytkownik Ducati. Będzie Desert X na pewno do wzięcia. Jakiś Street Fighter V2, V4. No Monster będzie zajęty przez Martynę. Monster będzie zajęty przez Martynę. Ja nie wiem, co wezmę. Może wezmę tego V4, może wezmę Street Fightera. W każdym razie fajna impreza się szykuje. Fajnie tym motocyklem się jeździ. To nie jest ten V4 z tymi nogami do przodu, czyli X Diavel, tylko to jest ten zwykły, czyli on jest taki bardziej jak Naked. I w zasadzie jedzie się jak Nakedem, nawet wygodniej, bo ta pozycja tutaj, no kurde, bardzo mi pasi, bo jest wygodnie. Bardzo wąski zbiornik, bardzo nisko. Podnóżki są jak w Nakedzie. No i kozacki wygląd. Quick Shifter chodzi jak w Ducati, czyli bardzo dobrze.
czuć zmianę biegów. Czyli to nie jest taka atłasowa zmiana jak w czterocylindrowcach takich rzędowych. O, teraz na dwójce delikatnie było czuć, że to jednak jest konstrukcja. Dwa silniki L2 połączone w jeden, także taka charakterystyka trochę zwykłego dwucylindrowego Ducati. Ale one mają to do siebie, te V4, że one po prostu wychodząc z zakrętu, na przykład na dwójce gdzieś pod górkę w Alpach, to ten wyjdzie na dwójce przy bardzo niskich obrotach, a już V2 na tych samych obrotach będzie już plomby wybijała, więc wbrew pozorom przyjemniejszy, łatwiejszy do jazdy to jest ten mocniejszy V4. I to ja już to potwierdziłem jeżdżąc w Hiszpanii na tych motocyklach, bo jeździłem V2 Street Fighterem, V4 Street Fighterem i Multistradą Pikes Peak. I to się wszystko potwierdziło, że V4 naprawdę się jeździ łatwiej, a V2 tak, no bardziej wymagająca jest V2. I teraz gdyby się ktoś zastanawiał właśnie nad zakupem, ten czy ten, ale oczywiście nie patrzymy tutaj na kasę, że ten droższy, ten tańszy, tylko mam kasę na wydanie, nieważne, który jest droższy, który jest tańszy, tylko powiedzmy, no mam to na końcu głowy, że tu jest 200 koni, kurde stary, po co mi 200 koni? Nie czuć tych 200 koni, jak się jedzie nim tak normalnie, on jest zwykłym motocyklem, naprawdę przyjemnie się prowadzącym, to raz. A dwa, że serio, ten silnik przyjemniej oddaje tą moc niż V2. V2 jest taka, kurde, ma się wrażenie, że na dzikszym motocyklu się siedzi. Osiągami one różnią się na pewno, delikatnie. Nie są to takie różnice, na których warto dopłacać pieniędzy, więc znowu, jeżeli ktoś szuka oszczędności, to spoko V2 i naprawdę, kurde, będzie mega zadowolony, jak ktoś lubi tą charakterystykę silnika. O, piąty bieg 80, no on niby tam trochę pyr, ale kurde, za chwilę tak ciągnie, że ręce prostuje. Więc V2 spoko dla osób, które szukają, dam powiedzmy troszeczkę zaoszczędzić, ale mieć zarąbisty motocykl, wyglądający super. Oczywiście Diavela chyba V2 się już nie kupi, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Natomiast mówimy tu o Street Fighterze, no bo to w zasadzie te same silniki lub podobne. One teraz się tam różnią, bo na przykład RS Multistrada dostała no niby te same silniki, a to jednak nie te same. No tu jest Panigale, a tu jest tam rozwinięty inny rodzaj silnika. Ja tak nie jestem wtajemniczony w budowę silników i różnice między silnikami w Ducati. I V4 to V4, ale tak naprawdę to nie do końca tak jest. One jednak się znacznie różnią. Te w Panigale na przykład, Panigałce. Piąty bieg, no zobaczcie. Ej, a ja na Touringu jadę znowu. To nie zmieniłem tego. Mi się Touring tu świeci na środku. Kurde, a ja już tutaj podjarany, że jadę na sporcie i że czuję różnicę? Ta dupa. Po prostu odwinąłem gaz, a nie czuję różnicę. No dobra, muszę się gdzieś w cieniu zatrzymać i spróbować to zmienić. No jest taka różnica, już teraz tutaj czuję, że mocniej hamuję silnikiem, to też pewnie można wszystko ustawić, na pewno można ustawić, bo wiem, że u kolegi ustawialiśmy to, on miał ustawione hamowanie silnikiem bardzo mocno i to mi nie bardzo pasowało, natomiast tutaj są nastawy fabryczne, tu pewnie nikt tego nie zmieniał, więc to hamowanie silnika i cała reszta jest pewnie pośrednio, kontrola trakcji, ABS, więc można to sobie jeszcze pozmieniać, żeby było tak bardziej ekstremalnie. Natomiast nie ma takiej potrzeby, myślę. O kurde, nie no. Nie no. Na sporcie jest różnica, jest różnica. Jest różnica, ledwo czwarty bieg wbiłem, a już tutaj musiałem kierownicę chwycić, bo już zjeżdżałem, kurde, do tyłu. O ja. No powiem wam, że jest różnica na sporcie. Czwarty bieg. Do jakichś przyzwoitych wartości to trzeba oczywiście na zabudowanym zwalniać.
mapę sport bym zostawił, jakbym sobie tak śmigał, czy z kumplami, czy gdzieś tak, samemu. Ale do codziennej jazdy pewnie wystarczy touring, bo pewnie są tutaj inne mody, natomiast touring byłby taki najbardziej zrównoważony, że daje wszystko po kolei. O, mocno hamuje silnikiem. To ustawienie zdecydowanie mocniej hamuje niż ustawienie, które jest na touringu. Ale mówię, to można sobie zmienić, można zelżyć, można dołożyć. Tutaj żadnego nie ma problemu z tym. No, jak przymykam gaz na dwójce, to jadę klejnotami na zbiornik. Oczywiście, że jadę, to tak przesadzam, bo ta kanapa to mnie tak trzyma w tych motocyklowych bojówkach, że absolutnie jak przyspawany siedzę, ale wiecie, o co chodzi, no ciało i tak, jak luźno mam górę, tylko kolanami chwytam, no to góra lata mi przy przyspieszeniu przód, tył. Czuć, jak normalnie koło się unosi. Z chęcią bym go wziął w Alpy sobie pojeździł takim motocyklem, bo... No naprawdę fajnie kręci ten sprzęt. No dobra, tak to wygląda, zobaczcie. Diavel V4. Bardzo przyjemnie silnik pracuje, żadnego klekotania. Wiadomo, że tutaj jest kapeć Rosso 3, ale to jest chyba 220 czy 240, jaki to jest kapeć? 240 kapeć na 45. Także lujczy kapeć. Felga ma bardzo fajny wzór. Tu jest serberko, a tu jest połysk. 4 lufy. Nieźle, nie? Nieźle. Zrobimy jakąś fotę. Patrzcie tą lampę. Kozak. Kozak, kurde, na maksa. No dobra, lecę go oddać. Wentylator już się włączył. Czy da się tym motocyklem skręcać, to już udowadniałem, nawet na tym sporcie całkiem fajnie da się nim manewrować. Ale tutaj za dużo żwirku na tym asfalcie. No dacie wiarę, że 25 stopni jest 8 kwietnia? Myślę, że dla osób, które dysponują budżetem na taki motocykl, to ten motocykl zapewnia w zasadzie rozrywkę na długi czas, bo raz, że jest to szybki naked, dwa, że jest to taki power naked, czyli ktoś, kto tam jakieś ma zapędy cruiserowe, to będzie zadowolony. Trzy, że jest to wygodny motocykl i wcale nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby pojechać takie traski tam. Wiadomo, zaraz się ktoś będzie śmiał, co to za trasa 300 km, ale chodzi mi o trasę, można jechać 300 w jedną, 300 w drugą. No to są takie na cały dzień wyjazd. Tu z Poznania to najczęściej jak latamy gdzieś tam na Połczyn, Czaplinek, nad morze na rybkę, to naprawdę ze spokojem można tym motocyklem jechać, bo jest kurde wygodniej niż na wielu, wielu bardziej turystycznych motocyklach niż ten. O, z trzeciego biegu teraz ruszałem z 40 na godzinę go stawiałem. No trochę szarpnie, no to nie są 4 cylindry w rzędzie, ani 3.
ale też no kurde, umówmy się, że tu jest taki power w tym silniku, że trochę tych kuników to trzeba w ryzach trzymać. Dalej jedź tym, kurde. Ale powiem wam tak, że teraz sobie tak uświadomiłem, że to nie jest SK, czyli ma zawieszenie takie, powiedzmy, w cudzysłowie gorsze. Ale szczerze mówiąc, to często się zastanawiam nad sensem. Często zastanawiam się nad sensem dopłacania za te lepsze zawieszenia Olinsa, które są oczywiście lepsze, ale one są lepsze na gładkie drogi, bardzo dobrej jakości, plus jakieś tory. Natomiast wiadomo, że one są też regulowane, mają regulacje, ale kto to zmienia? No nikt tego nie zmienia, albo mało osób to zmienia. Więc najczęściej wszyscy jeżdżą na tych nastawach oryginalnych. A te oryginalne nastawy są po prostu no betonik w porównaniu z tym. A tutaj jest tak, kurde, ja tu nie czuję żadnego dyskomfortu, żeby mi tu było twardo, niewygodnie. Jest kozak. Polecam, naprawdę polecam ten motocykl. Wiem, że był chętny na ten, na tego Diavela. Akurat zbieżność imion, czyli Rico, ale drugi Rico, którego znam i pozdrawiam serdecznie, i wiem, że on tam planował właśnie zakup też tego Diavela ze względu na to, że małżonka o trochę krótszych nóżkach, jak się do niego przymierzyła, no to była pod wrażeniem, że jest tak nisko na tej kanapie i że ten motocykl jest w odczuciach taki lekki, bo to można dopiero tak naprawdę sprawdzić, jak się ten motocykl z podnóżka ściągnie. No jest po prostu, kurde, tak lekko, że aż trudno uwierzyć, że to ma, że to jest taki, no wcale nie mały motocykl, chociaż no już wcześniej mówiłem, że jak na niego się wsiada, to ma się wrażenie, że się na małego Nakeda wsiadło. Ja mam w tej chwili oparte dwie stopy na ziemi, tak no powiedzmy, o, no dwie stopy na ziemi, tam może mi brakuje, żeby piętami oboma dotknąć, nie wiem, pół centymetra. Chociaż buty mam dość wysokie, takie mam te podeszwy dość grube, no ale no jest zdecydowanie nisko, czyli myślę, że osoba około 1,60 m, 60 parę, to będzie na przodostopie opierała dwie nogi na ziemi, co już jest komfortem naprawdę przy wielu motocyklach dla takich niższych osób. A mało tego, ten motocykl jest po prostu bardzo lekki, ten środek, znaczy bardzo nisko ma środek ciężkości i to uczucie, w zasadzie nie ma tego uczucia ciężkości. Ja często wsiadając na motocykle, które wagowo są takie prawie że jak ten, czyli myślę o jakimś XR-ze, BMC czy coś, no BMK jest cięższa, ale teoretycznie nie ciężkie motocykle jakoś tam dramatycznie, a z racji, że silnik wysokość, 4 cylindry, to kurde, z podnóżka nie mogę. Przenieśli się. Dobrze, patrzcie, jak sobie pojadę spokojnie. Dziękuję bardzo za informację, bo to dość cenna informacja. Dobra, zatankuję, oddaję. Bardzo dziękuję za udostępnienie. Zapraszam na 4 maja na imprezę Ducati, którą będę miał przyjemność prowadzić razem z koleżanką i kolegą z firmy. Dobra, kluczyk. Myślałem, że ja. Kluczyk jest beznadziejny, wam powiem. Zaraz wam powiem dlaczego. Opla! Zobaczcie, jak łatwo klapka z niego odchodzi. Jak układasz kluczyk i naciśniesz, to klapka się ten z kluczyka zsuwa.
dziękuję za uwagę. Ducati Diavel.